Kolejna część, jeszcze raz, tutaj już któryś tam z kolei filmów z całej serii. Dzisiejszy temat: Polska najbogatszym krajem świata. No, od razu będzie śmiech na sali, tak? Każdy myśli, no co ty tutaj w ogóle facet, jak śmiesz w ogóle takie coś popychać? To sobie każdy pomyśli. Polska jest najbogatszym, ale na czym polega to bogactwo? Bogactwo nie tylko jest na ziemi, ale pod ziemią. I to właśnie o tym nikt nie mówi. Ile mieliśmy tutaj prezydentów, premierów, wyborów od tak zwanej początku demokracji, nie? Przecież nikt na ten temat nie mówił. Się okazuje, że od czasów Gierka do 2008 roku robiono badania geologiczne na terenie Polski i my posiadamy ogromne złoża ropy i gazu. To są naprawdę ogromne złoża ropy i gazu. Tutaj za mną jest mapka, która przedstawia właśnie to, co my mamy. To znaczy tak, jak to praktycznie wytłumaczyć? My tutaj mamy akurat w takim jednym domu, robimy te filmy. Tą budę zrównajemy z ziemią, nawet z okolicą. To jest akurat fragment Wrocławia. Załóżmy, te wszystkie budy tutaj w okolicy zniwelujemy. Bierzemy wieżę wiertniczą i walimy parę kilometrów. Niech będzie do 3, do 2. Tak jak w Karlinie. No, tylko tam nastąpił jakiś wybuch w 80 roku, no i wszyscy zrezygnowali z ropy. Być może ten wybuch był zrobiony przez sabotaż. Po to, żeby no, tam nie produkować, nie wyciągać tej ropy. Natomiast z tego, co pamiętam z 80 roku, bo to było głośne wtedy, do rafinerii w Płocku udało się parę składów pociągów, cystern właśnie odprowadzić tej ropy. Tylko ta ropa, wiecie jaka jest? Ona jest taka leciutka, tak zwana arabska. Zaraz będziemy mówić o niej. I to wszystko, te badania geologiczne są utrzymywane, chociaż one są oficjalne, ale nikt się za to nie bierze. My tutaj, tu panuje praktycznie nędza, wypędza się ludzi za granicę, pędzi się jak bydło, słuchaj, już od nie wiem ilu lat, ale praktycznie tutaj siedzimy na gigantycznej bańce ropy i gazu. Mało tego, to sprawa Karlina była i w sumie w tym filmie ja chcę tutaj zachęcić Państwa do bardzo dokładnej analizy artykułu, który będzie w opisie do filmu, którym właśnie mówi o tych gigantycznych złożach, ale to nie tylko ropa, gaz. Mamy wszystkie materiały strategiczne, które się używa w przemyśle lotniczo-kosmicznym. I to w ogromnych ilościach. Dlaczego nikt o tym nie mówi? To jest pytanie. Nagle co, wszyscy? Nagle powiedzmy, mamy o tym nie wiedzieć? Mało tego, zobaczmy, teraz różne są kampanie tam wyborcze, takie różne rzeczy. W ogóle, słuchajcie, to jest następna sprawa, dlaczego ja nie chodzę na wybory. No słuchajcie, no takie rzeczy, żebym ja mówił, a po prostu żaden z kandydatów tutaj, obojętnie jakich tam, niech na przestrzeni 30 lat, to przecież nawet palca nie kiwną. W ogóle, o, proszę bardzo, pędzono jak bydło ludzi za granicę, przykręcano śruby, a o takich rzeczach się nie mówi. W Karlinie? Ja już doczytałem się. Jedni mówią, że na 3 km była ropa, a drudzy na 170 metrach. No to co, wiadrem ja mam pompować ropę? To 170 metrów? Słuchajcie, to warstwy wodonośne są na 180 metrach. Na przykład w Fosowskim. Ale tu chodzi, przepraszam, o gaz ziemny czy o gaz łupkowy? Gaz ziemny. No właśnie, a cały czas mówi się od kilku lat w kółko o gazie z łupków? Łupkowego też mamy. No. To jest tego. Tutaj ale to szczelinowanie, te metody są bardzo szkodliwe dla środowiska i ludzie tego nie chcą tak naprawdę. No chociażby, no, to są jakieś tam szczegóły, ale to ja nie mówię o łupkowym, tylko tym klasycznym. To takim, jest niesamowite. To co powiedzmy dostajemy z Rosji na przykład, jeżeli tutaj, tak wierząc powiedzmy tym wszystkim, tam co na forach pisali, że ta ropa w Karlinie była na 3 kilometrach, nie? W Rosji, przeczytamy ten artykuł, w Rosji, znaczy to co pompuje się do Polski, to jest wydobywane z 7 kilometrów. Mało tego, ja już mówiłem o tych materiałach przemysłu kosmiczno-lotniczego.
i innych. Mamy antracyt w Wałbrzyskim, który jest 15 metrów pod ziemią. No, robicie wrażenie? 15 metrów pod ziemią już mamy antracyt w niektórych miejscach. Antracyt, widzicie co to jest antracyt? Antracyt to jest taki węgiel, że jak sobie weźmiemy parę wiaderek, to mamy piec do wymiany. To tak właśnie. Jak ktoś by próbował antracytem palić, nie? To jest bardziej źródło energii niż coś, żeby to był jakiś opał, nie? Dlatego Niemcy mieszali ten węgiel z kopalni śląskich, właśnie z tych wałbrzyskich, mieszali ten węgiel i w ten sposób podnosiło się walory energetyczne. No, to jest taki szczegół. Ale jeszcze mamy, no, żeby tak jakby dobić temat, że to nie jest tak, jak każdy sobie wyobraża, że tutaj wszystko, bieda, nędza tu tego. Wszyscy mówią o wszystkich rzeczach, tylko o tym nie mówią. Popatrzmy na tą mapę. Praktycznie, wiecie co? Przypomnę, powiem o jednym takie doświadczenie. Kiedy ja to w takim pewnym gronie takich narodowców bym ich nazwał, tacy patrioci, tam niektórzy byli, no, udawali takie rzeczy. No, może nie udawali, no, utożsamiali się ze Słowianami i tak dalej, brodę tam kombinowali i tak dalej. Rzucili mi hasło. Słuchajcie, tam gdzie byliśmy koło Byczyny, mówi, żaden problem. Mamy tutaj pole, to bierzemy wieżę, słuchaj, wieżę wiertniczą i po prostu w dowolnym miejscu. Proszę bardzo. Cała Polska jest tutaj. Widać, się w Karlinie, tutaj na Pomorzu, zrobiono ten odwier, który był akurat optymalny. No, no i później po prostu najprawdopodobniej był jakiś sabotaż i po prostu był wielki pożar. Ale po to, żeby już nikt się później nie bawił w wydobycie ropy. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, nie wolno nam, Polakom, tak, wydobywać własnych surowców? Tak, tak, taki jest wniosek i to nie ma o czym gadać. Taki jest wniosek i to jest, słuchajcie, ta mapka to nie jest jakiś tam pis na wodę fotomontaż, tylko to jest konkretne badania profesora Sokołowskiego i innych z lat 1987-2008. Mało tego, żeby było śmieszniej, i tu jest, ta mapa jest opracowaniem, to jest podpis. Opracowanie profesor J. Zimny, magister inżynier M. Karch, magister inżynier K. Szczotka. Proszę bardzo. To jest ta mapa. To jest na moim blogu, dlatego ja dam po prostu linka i sobie Państwo przeczytacie tutaj. A skąd to się może brać? Kto tak nam zabrania wydobywać? Kto nam zabrania? Jeżeli w Polsce nie rządzą Polacy, tylko potomstwo Nemroda, no to nie ma się co dziwić. A jeżeli to potomstwo Nemroda jest powiązane z innym potomstwem Nemroda z innych krajów, no to siłą rzeczy nikt tu nie będzie dbał o powiedzmy o dobro Polaków, ale jeszcze żeby było śmieszniej, jeszcze żeby było dobić, żeby temat, to tym bardziej lepiej im jest Polskę zrujnować, później podzielić. Polaków wygonić, a ten teren, a później dopiero pompować, wydobywać, co się tak, da. Trzymać łapę na tych resursach, nie? Resursach. Tak, dokładnie. Tak, i później wtedy, jak już jesteś rzeczywistym właścicielem ziemi i tak dalej, to możesz sobie pompować, co chcesz i tak dalej, i przejmujesz bogactwo tej ziemi. To jest jeszcze nie koniec, słuchajcie. Na pewno już część z Was pamięta taką sprawę platformy Petrobaltic, Lotos. Po co ją goniono po Bałtyku w okolicach Rozewia? No ja też cofnę się do mapy, słuchajcie, to tak. Widzimy Rozewie, to jest mniej więcej tutaj, o. Tu Rozewie jest i proszę bardzo, oni tutaj badali w polskim szelfie właśnie ile tutaj jest tej ropy. Także tutaj to wszystko, widzimy jakie to jest ogromne. I teraz co ja chcę generalnie powiedzieć, że te wszystkie ilości to są potworne ilości. Mało tego, to co się w Polsce tutaj zaczyna, ta cała ropa, to jest spompowana na końcu u Arabów. I żeby było śmieszniej, mamy gazoport. Wożenie drewna do lasu to się nazywa. I w statku wycieczkowym, którym płynąłem w tym roku z Międzyzdrojów do... tam na wyspę Uznam, wręcz informuje przewodniczka, powiedzmy, na tym statku wycieczkowym, mówi właśnie, że ten gazoport będzie zaopatrywany przez gaz skroplony z Kataru, czyli wożenie drewna do lasu.
Czyli z Kataru będziemy ściągać tutaj ten, do tego terminala statkami wozić, jeżeli można tutaj na miejscu wszystko pompować. To jest niesamowite i to jest flagowy projekt PiS, przecież z ich czasów, ich dwuchletnich rządów i to jest dalej ukrywane, że to jest taka... To jest, może, to jest zupełnie przykład. Niepotrzebna rzecz to jest, tak naprawdę to jest Polakom. Tak. Teraz to jest niepotrzebne. Szumnie się to nazywa dywersyfikacją no dobrze, dostaw gazu, ale dlaczego nie bierze się pod uwagę naszych zasobów? No bo w tym jest jakiś interes. No właśnie. I jest taki poseł, były poseł PiS, Jędrysek tu z Wrocławia, który był naczelnym geologiem. I on też o tym nie mówi. No bo wszyscy... On od łupków jest, no jakby... Słuchajcie, no to... Ale o tym, że mamy takie zasoby... Mamy te ilości... Gazu. W tym artykule, który ja dam tutaj pod tym, no... W opisie do filmu zobaczycie o ilościach, bo to są określone ilości. Tutaj dzisiaj ta technologia jest taka zaawansowana, już to kilkanaście lat to było prowadzone. Prawie 20, albo nawet więcej, bo to od czasów Gierka to już ponad 30. Wszystko to było badane, a więc po prostu tam zobaczycie ogromne ilości, wymienione te surowce, które my posiadamy, ale to się tak zwana łapa musi, to się jakaś ręka to trzyma. Jakaś ręka to trzyma, pilnuje, żeby tutaj była nędza i wywalanie ludzi za granicę. I raczej nędza i tak dalej, powiedzmy, o, tam jakichś obywateli polskich, no, obywateli, powiedzmy, Polaków trzymać na marginesie i tak dalej, wygonić za granicę i do widzenia. Po co tu ma być Kuwait? Przecież nawet są filmy, proszę wbić film na YouTubie Polska Kuwaitem Europy. No proszę bardzo, to tam do wyboru, do koloru. Przecież to nie są żadne jakieś takie utajnione dane. I proszę bardzo, to jest przykład włożenie drewna do lasu z Kataru, żeby było śmieszniej. A chociaż wiecie co, z drugiej strony taki gazoport mógłby być dla tego, który później przejmie te wszystkie złoża, to będzie piękna baza wypadowa do eksportu. Jaki problem? Tak. Także na razie to jest włożenie drewna do lasu, żeby tam załóżmy zadłużyć i tak dalej, ale później, jaki problem? Później będzie eksport. Tak. Impreza dalekosiężna. I proszę spojrzeć, czy chcą to rozłożyć na ceny odbioru przez detalicznych odbiorców, czyli przez normalnych Polaków. Przez PGNiG chce rozłożyć te koszty gazoportu na ceny gazu nałożyć, które i tak są horrendalne, bo Polacy płacą najwyższe ceny gazu w Europie. Właśnie. A więc no widzimy, to jest dopiero temat. To nie to, że czegoś tutaj nie ma i temat, to jest dopiero temat. Akurat wszyscy czary mary milczą. Tak, wszyscy to samo dotyczy rewersu z Niemiec tej rury. Nord Streamem idzie gaz rosyjski do Niemiec, a z Niemiec do nas i ta cena jest utrzymywana na takim wysokim poziomie przy pomocy tego. No, widzimy jakie to są sytuacje, dlatego ten film tutaj jest, ja dedykuję wszystkim Polakom, żeby mieli świadomość tego, że aha, tego co my mamy, a czego nam się nie daje, czego nam się nie mówi. Ale też jeszcze nie koniec. Słuchajcie, ja właśnie z tymi wszystkimi, jak dyskutowałem tam koło Byczyny, to nie patrzyli na mnie, jakbym im matkę pozabijał. Powiedzmy, kiedy ja im powiedziałem właśnie o tych gazoportach, o tej ropie, o tym gazie, o tych materiałach strategicznych, których mamy. Oni patrzyli na mnie jak woły na malowane wrota. Oni po prostu w szoku byli, w ciężkim. Po prostu, że takie coś jest, a tego, no jakoś... Nikt tego nie porusza. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Raczej dla mnie to nie jest kwestia, że dla mnie to jest ciekawe. Ja wiem, dlaczego tak jest, ale... No, proszę Państwa, proszę przeczytać artykuł dokładnie w opisie do filmu i to byłoby wszystko. Także dziękuję za uwagę. Na trzecim slajdzie mieliśmy jeszcze... Co mieliśmy? To jest trzeci. Taka, platformę. A platformę mamy tutaj. Tak. O, to jest Petrobaltic, a tutaj jeszcze raz cofamy się, mamy tą mapkę. I tutaj ta mapka jest tutaj jakby motto tego artykułu, który zalinkujemy w opisie do tego filmu. Także dziękuję za uwagę.